Cześć, witam serdecznie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. No i palimy. Palimy, akumulator się sprawuje doskonale, na piecu mamy 45 stopni. Ja wam mówię, ja palę. Zobaczcie, jak się pięknie pali. Patrzcie się w ten obraz, dlatego że jak tak dalej pójdzie, jak nasz rząd będzie tak dalej zarządzał polską energetyką, to niedługo wszyscy będziemy siedzieć o świeczkach. Ja trochę powiem wam tak, myślałem, że jak zrobiłem ostatni film właśnie pod tytułem Dlaczego, skoro macie tak wydajne pompy ciepła i fotowoltaikę, to dlaczego ogrzewacie się drewnem oraz węglem? Ja nie mam fotowoltaiki, mam tylko swoją eksperymentalną. Nie mam pompy ciepła, bo nie potrzebuję. Jestem z tego powodu szczęśliwy, bo nie jestem zmuszony do niczego. Każdy sobie chwali teraz: o, zobacz sąsiad, bo ja mam pompę ciepła, ja mam fotowoltaikę i tak dalej. Tylko tak naprawdę, człowieku, ty masz długi jak cholera. Ty brałeś dotację od państwa. Teoretycznie ona jest bezzwrotna, ale ja nic tu nie chcę wchodzić w politykę, ale jeżeli będziesz niewygodnym człowiekiem dla obecnego rządu albo innego, to mogą zażądać ci natychmiastowej spłaty takiej dotacji. Jesteś ugotowany. Jakby co, to ja tego nie mówiłem, ale jest to prawdą, już wiele osób to potwierdziło, że może być, ale nie musi, tak? Dlatego się trochę śmieję, że ludzie to trochę nienormalni są. Powiem wam tak naprawdę, że ja do tej pory nie skorzystałem z żadnej dotacji rządowej, żadnej tarczy na energię, dlatego że nie muszę. Wykorzystałem swoją potęgę umysłu, żeby okiełznać głupotę tego narodu i na przykład na wysokie rachunki energii zmniejszam czas siedzenia przed komputerem, żeby zbić rachunki za prąd. Zainstalowałem nakładki ferytowe, czyli inaczej dławiki na przewodach fazowych i od razu są efekty, licznik ciszej chodzi. Licznik ciszej chodzi o wiele, jest fajniej. Więc powiem wam szczerze, ja pewnych rzeczy nie rozumiem. Czy problem leży w tym, że ten naród polski jest taki durny czy głupi? Wy myślicie, że co? Że państwo do siódmej nieskończoności będzie wam dupę ratować? Wtedy w pewnym momencie państwo powie: radźta se sami. No. Więc napatrzcie się na ten mój piękny piec załadowany po sam sufit drewnem. I teraz pomyślcie, jak zostaliście zaorani na maksa. Nie będę mówił przez kogo, przez co i tak dalej. Musicie sami do tego dojść. Mogę powiedzieć, że współwinnymi są wszystkie te eko-oszołomy, czyli Greenpeace'y, ostatnie pokolenie, zieloni i inne oszołomy, które korzystając z okazji robili was w jajo, żeby przeforsować wszystkie swoje głupie pomysły. Niestety. Każdy mówi: ty zobacz, zobacz, jak Niemcy są szczęśliwi, bo mają fotowoltaikę, a prąd u nich droższy niż w Polsce. To chyba są bardzo szczęśliwi. Wiecie, jakie co jest zajebistego w Niemczech? Jak mój brat tam często pracuje na montażu wind, mówi: paliwo w dzień jest od chuja drogie, a w nocy jest tanio jak barszcz. Prąd jest w dzień od chuja drogi, a w nocy jest tanio jak barszcz. Dlaczego? Dlatego większość Niemców w nocy robi pranie. Właśnie widzicie, na tym to polega. Jeżeli mi nie wierzycie, możecie spytać swoich znajomych, którzy jeżdżą po Europie i tak dalej. Każdy wam powie to samo. Każdy wam powie to samo, że to, co ja mówię, jest prawdą.
Zresztą jeden prezes w Polsce jednej partii politycznej mówił: w tej chwili trzeba palić czym się da, a dopiero dodał potem: tylko nie oponami i plastikiem. Więc sorry bardzo, większość ludzi od razu posłucha, bo pan prezes ma rację. No i potem wyszły widły. Niesamowite. Więc ja powiem tutaj na dobranoc, że analizujcie, co do was dociera z telewizji, radia i internetu. Wyciągajcie pochopne, nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Jeżeli nie możecie dojść do konsensusu jakiegoś na jakiś temat, to zawsze poradźcie się kogoś ze znajomych, z rodziny. Nie wchodźcie w żadne durne agentury z ludźmi, których nie znacie, typu właśnie akwizytorzy od pomp ciepła, fotowoltaiki. Proszę pana, ale pan teraz musi to podpisać, bo jedyna teraz okazja dla pana, ale jak pan to podpiszesz, to będzie pan miał zniżkę. Na co? Na kopa w dupę i na rozpęd? Ja już wiele razy słyszałem o takich durnych właśnie akcjach. Durnych akcjach, że dziadek wziął, podpisał umowę na pompę ciepła, a potem został z długiem na 195 tysięcy. Młode małżeństwo, rok po ślubie, piękny dom. Podpisali umowę na fotowoltaikę i pompę ciepła i została cała rodzina z długiem 158 tysięcy złotych. To jest tylko część tego, co ja czytałem w internecie. I ludzie ci nie wiedzą, do kogo się nawet zwrócić o pomoc. A nasz rząd ma to w dupie. Sorry, ale podpisaliście radcę se same. To jest odpowiedź naszego rządu. Niestety, ale prawdziwe. Ciśnienie na układzie. Zajebiste. Spokojnie, jeżeli ktoś myśli, że zaraz coś wybuchnie, to nie wybuchnie, bo zawór bezpieczeństwa nad wszystkim czuwa. Pozdrawiam serdecznie.